Cześć, witajcie. Dziś w odcinku historycznym zmierzamy w rok 2009, kiedy to pojawiła się w sprzedaży Nokia 6303, następczyni, bezpośrednia następczyni bardzo popularnego modelu Nokia 6300. Telefon ten miał podobny do poprzedniczki styl, czyli mieliśmy dosyć duży, jak na tamte czasy, prostokątny wyświetlacz, pod nim panel z przyciskami funkcyjnymi, a jeszcze niżej klawiaturkę numeryczną, która swoim ukształtowaniem sprawiała wrażenie, jakby ten telefon był rozsuwanym slajderem i ta klawiaturka wyjeżdżała spod wyświetlacza. No ale oczywiście to było tylko złudzenie, mające zapewne sprawić, by korzystanie z tych stosunkowo niewielkich przycisków było jak najwygodniejsze. Przyciski były bardzo czytelnie oznaczone, miały bardzo fajny skok, wyczuwalny dobrze pod palcem, były od siebie oddzielone, zatem pomimo mikrych rozmiarów tych przycisków, z tej klawiatury dawało się całkiem wygodnie korzystać. Wyżej, jak widzicie, mieliśmy panel z przyciskami funkcyjnymi, czyli dwa klawisze gorące, które zmieniały swoje znaczenie zależnie od tego, co się działo na ekranie, co robiliśmy. Pod nimi zintegrowane, ale jednak dobrze działające i dobrze wyczuwalne, odróżnialne od funkcyjnych przycisków były klawisze słuchawki, czyli te do odbierania i kończenia połączeń. A po środku był pięciopozycyjny joystick, czterokierunkowy klawisz w formie kwadratu, a po środku klawisz do zatwierdzania naszego wyboru. Powiedziałem, że wyświetlacz jak na tamte czasy był dosyć duży. No i rzeczywiście był. Mierzył 2,2 cala przekątnej. Wyświetlał ponad 16 milionów kolorów, a jego rozdzielczość wynosiła 240 na 320 pikseli. Ekranik był już na tyle czytelny, że dawało się na tym telefonie bez problemu przeglądać internet, bo oczywiście przeglądareczka tu była. Telefon obsługiwał GPRS, więc dawało już się coś tym zrobić. Można na niego było nawet pobierać aplikacje i gierki. Oczywiście bardzo proste. To był interfejs zwany Nokia Series 40, bardzo popularny ówcześnie i jednocześnie bardzo prosty w swojej budowie i w swojej filozofii działania. Całą nawigację po menu załatwiał nam ten właśnie czterokierunkowy przycisk z klawiszem zatwierdzania po środku, a menu było reprezentowane w formie prostych i dosyć czytelnych ikonek na ekranie. Jak widzicie, zbyt wiele ich nie było. Niemniej był to już na tamte czasy telefon, powiedzmy, że stosunkowo nowoczesny i oferujący całkiem sporo. Poza wspomnianym już przeglądarką internetową, telefon miał też oczywiście budzik, kalendarz, notatnik, listę spraw, kalkulatorek, a nawet, moi drodzy, proste mapy, mapy oferowane ówcześnie przez Nokię, zwane Ovimaps. Był też naturalnie minutnik, stoper, budzik, to wszystko, co telefon ówcześnie mieć powinien. Było również radyjko FM, które jednak wymagało słuchawek w roli anteny. Telefon miał też oczywiście odtwarzacz MP3, a nawet, moi drodzy, prosty equalizerek. Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, Nokia ta była również wyposażona w aparat fotograficzny. I to na tamte czasy nawet nie głupi, bo 3,2 megapikselowy w dodatku z bardzo pokaźną diodą LED. I tu ciekawostka, ta dioda wcale nie mogła być latarką. W menu zabrakło opcji włączenia jej jako latarki. A jakie zdjęcia robił ów aparat fotograficzny? Na dzisiejsze czasy oczywiście te zdjęcia są kiepskie, ale w 2009 roku wydaje mi się, że mogły być określane mianem całkiem przyzwoitych. Zrobiłem właśnie nim teraz, niedawno, kilka zdjęć i powiem wam, że w dzień to nawet te fotki jakoś wyglądają. Oczywiście po zmroku już jest kicha, ale w dzień to nawet teraz taki aparat fotograficzny w telefonie nie byłby tragedią i w sumie dziwię się, że nie ma w tej chwili na rynku prostego telefonu z klawiszkami z na tyle porządnym aparatem jak ten. Niestety do filmowania aparat ten już się średnio nadawał, ponieważ nagrywał filmy maksymalnie w rozdzielczości VGA w tempie 15 klatek na sekundę. Jak taki film wyglądał, widzicie mniej więcej w tej chwili w tle. No przyznacie, że wideo było marne, aczkolwiek zdjęcia chyba zgodzicie się ze mną, że jak na 2009 rok i 3,2-megowy aparat są nie najgorsze. Sporą osobliwością tej komórki było to, że była ona wyposażona w aż 3 gniazda. W czasach, kiedy producenci tłumaczą się, że do telefonu, do smartfonu nie zmieścił się mini jack, bo w obudowie nie ma miejsca, Nokia wtedy do tak niewielkiego telefonu już pakowała 3 gniazdka. Teraz oczywiście załatwia temat jedno USB-C, ale wtedy mieliśmy micro USB do transmisji danych, czyli do wymiany na przykład zdjęć, plików z komputerem. Był mini jack, wiadomo po co, do słuchaweczek. I było osobne gniazdko do ładowania tego telefonu i wtedy święcił triumfy tak zwany cienki bolec Nokii. Było to po prostu okrągła wtyczuszka. Nazywaliśmy ją cienką, ponieważ wcześniej Nokia stosowała podobny bolec, ale o nieco większej średnicy i tamten dla odmiany był nazywany grubą Nokią. Zatem jak się szło do sklepu po ładowarkę, to trzeba było poprosić, to ja poproszę cienką Nokię, to ja poproszę grubą Nokię,
i wtedy dostawaliśmy odpowiednią ładowarkę. Do tego telefonu już była ta nowsza, czyli cienka. By było weselej, przez micro USB teoretycznie oczekujecie, że telefon by się ładował. No niestety nawet teraz sprawdzałem, czy ja dobrze pamiętam, że tak było. Rzeczywiście tak było, telefon przez micro USB się nie ładuje, tylko tym cienkim bolcem się ładował. A skoro już o ładowaniu mówię, to ten telefonik miał całkiem fajną, jak na tamte czasy, baterię. 1050 mAh. W tamtych czasach, kiedy baterie miewały przeważnie poniżej 1000, no to już była bateria z tych większych. I taki telefon wystarczyło naładować wówczas raz w tygodniu. Zresztą, żebym nie był gołosłownym, popatrzcie na wskaźnik naładowania. Bateria cały czas pełna, a telefon ten odłączyłem od ładowarki 3 dni temu i cały czas leży włączony, nawet im robiłem trochę zdjęć, trochę filmów, a bateria ani drgnęła. Aktualnie telefon nie loguje się do sieci, no bo chodzi tylko na plusie, ale to jest akurat wina tego, że wówczas jeszcze telefony współpracowały tylko z konkretną siecią, tą, w której je kupiliśmy. Aczkolwiek sprawdziłem z moją kartą plusa, telefon bez problemu się włączył, zalogował do sieci i spokojnie mógłby działać nawet i dziś. Jeżeli chodzi o jakość wykończenia tego telefonu, no to była Nokia w 100%. Telefon niezniszczalny, jak upadł na kafelki, no to pękały kafelki, a nie telefon. Ten model należał już do takich trochę bardziej premium, bo tu pokrywa baterii była wykonana z amelinum, w dodatku, jak widzicie, oksydowanego. Zaraz wam powiem, w czym był problem. Częściowo w podobnym kolorze również był tutaj front obudowy. No i oczywiście tradycyjnie wyświetlaczyk mieliśmy zakryty plastikiem. I z jednej strony to nie pękało, natomiast straszliwie się brudziło, szczególnie ten tył. On jest wiecznie brudny, bardzo szybko zostają na nim ślady paluchów. Zresztą widzicie to na przebitkę. Ten telefon jest dosłownie nie do doczyszczenia. Ponadto dosyć mocno i łatwo to się rysowało, no bo to jest oksydacja. Bardzo cieniutka warstwa barwna. Jak się zarysuje, wychodzi jasne amelinum. No i tego oczywiście nie pomalujesz. No i te ryski niestety były nieodzownym elementem tego telefonu. Podobnie bardzo łatwo i bardzo szybko rysowała się szybka wyświetlacza, ale wtedy, moi drodzy, już się zaczynał boom na folijki ochronne i na taki telefon również wówczas można było kupić taką folię ochronną, która załatwiała nam problem rysującego się ekranu. Dziś trochę dziwnie korzysta się z takiego telefonu, bo i ten ekran nie jest zbyt czytelny w słoneczny dzień i te przyciski są trochę małe, no i możliwości telefonu są dosyć podstawowe. Niemniej spokojnie dałoby się jeszcze używać, a wierzcie mi lub nie, ten telefon ładnych parę lat spędził w piwnicy. Po prostu sobie tam leżał, przestał być używany gdzieś tak, myślę, w okolicach maksymalnie 2011 roku. Został trzepnięty wraz z kilkoma innymi do pudełka i tak sobie spoczywał i leżał. Wyniosłem go z piwnicy, przyniosłem go do domu, podłączyłem ładowarkę, która również w tym samym pudle była. Telefon po chwili zaczął pokazywać, że się ładuje. Włączył się normalnie i normalnie działa. Pokażcie mi, jaki współczesny smartfon, który po ponad 10 latach leżenia w piwnicy po prostu się włączy i zacznie działać bez niczego. Szczerze mówiąc, wątpię, by coś takiego się stało. Oczywiście powiem wam o tym pewnie za 10 lat, ale myślę, że czasy, kiedy używaliśmy tego rodzaju komórek, już chyba nie wrócą. A czy to dobrze, czy to źle, no to ocencie sami. Sporo czasu spędziłem na tym, aby znaleźć ówczesną cenę tego telefonu. Nie wiem, na ile jest wiarygodna ta, którą udało mi się znaleźć, ale w pewnej sieci elektromarketów, taki telefon oczywiście kupowany poza siecią operatorską, czyli bez SIM-loka i tak dalej, bez kontraktów, kosztował 550 zł. Biorąc pod uwagę to, co oferował, no kurczę, najtańszy to on chyba nie był, nawet wtedy. Fakt, że teraz za 500 ciężko kupić jakikolwiek sensownie działający smartfon, no ale wtedy, pamiętajcie, to były czasy feature phone'ów i wydaje mi się, że 500 za komórkę to nie było najmniej. Była to, jak sięgam pamięcią, mniej więcej taka przyzwoita średnia półka, a ten telefon, no nie był biznesfonem, ale już miał takie lekkie, podkreślam, biznesowe, ala biznesowe zacięcie, bo oferował więcej niż te najtańsze Nokia. Nie był to też telefon zdecydowanie multimedialny, nie był to raczej telefon młodzieżowy. Była to propozycja klasyczna, zresztą ona pojawiała się również na niektórych rynkach z przydomkiem Classic, co doskonale oddaje i kształt, i możliwości tej komóreczki. Pamiętacie taką Nokię? A może ktoś z was używał Nokii 6303? Napiszcie w komentarzach, jeżeli używaliście, napiszcie, podzielcie się tym, jak pamiętacie, jak wspominacie ten telefon, czy korzystało wam się z niego dobrze, czy niekoniecznie. Bo ja pamiętam, że byłem z niego całkiem zadowolony. I to już wszystko na dziś. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.